Ja mam też świadectwo. Wczoraj byłem w sobotę w zakładzie karnym, jak zwykle spotkania duszpasterskie w sobotę i nawróciła się jedna osoba również, Marek. Marek powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Także mamy dwie osoby, tak? Michalinę i Marka, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Bóg jest wielki. Bóg buduje swój Kościół. Bóg buduje i Bóg zmienia serca. Bóg objawia się każdemu, kto Go szuka. Pozwólcie, że zanim podzielę się Słowem, wierzę, że to Słowo, które Bóg położył mi już 2 tygodnie temu na sercu. Tydzień temu miałem pierwszą część, dzisiaj będzie druga. Wierzę, że to Słowo jest dzisiaj dla nas. Panie, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za to Słowo, którym będę się teraz dzielił. Proszę Cię, Panie, aby to Słowo dotykało się naszych serc. Aby nas zmieniało na chwałę Twoją. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tydzień temu powiedziałem, czytaliśmy fragment z Księgi Ezechiela. Tydzień temu czytaliśmy fragment z Księgi Ezechiela. Mieliśmy wspaniałe nabożeństwo u Agaty i Tomka. Było naprawdę wspaniale. Potwierdźcie. Amen. Było naprawdę dobrze. Bóg był z nami. Ale czytaliśmy o tym, jak Pan troszczy się o nas jak pasterz. Mówiliśmy, jak Pan troszczy się o nas jak pasterz, o swoje owce. I powiedzieliśmy sobie o 5 prawdach, które pokazują nam Boży charakter i Jego serce. Serce pasterza. A więc po pierwsze powiedzieliśmy sobie o tym, że to On wyprowadził nas z obcych ludów, tak? Wyprowadził nas z obcych ziem. A więc On znał nas od urodzenia. On od urodzenia wiedział. On od urodzenia wiedział, kto z nas będzie zbawiony. Kto powierzy Mu swoje życie. On od urodzenia wiedział, zanim się urodziliśmy, już wiedział, że przyjdzie taki dzień, kiedy oddamy Mu swoje serce. Amen? On wiedział, że oddamy Mu swoje serce. A więc to On wyprowadził nas. Po drugie, powiedzieliśmy sobie, że wyratował nas nie tylko raz. Że wyratował nas wtedy, ale też ratuje nas cały czas. Ratuje nas ciągle. A więc, gdy przychodzą trudne dni, gdy przychodzą dni mroczne i chmurne, to Pan nas ratuje. Powiedzieliśmy sobie, że możemy liczyć zawsze na to, że Pan nas wyratuje. Bóg nie powiedział, że kiedy nawrócisz się, to wszystkie Twoje dni będą wspaniałe, piękne, nie będziesz miał żadnych problemów, tak? Ale obiecał nam jedną rzecz, że kiedy będziesz szedł ciemną doliną, zła się nie ulękniesz. Kiedy będziesz szedł ciemną doliną, ja będę z Tobą. A więc możemy być pewni, że Bóg nas ratował i będzie nas ratował. Po trzecie, prowadzi nas do ziemi obiecanej. Powiedzieliśmy sobie, że Bóg prowadzi nas do ziemi obiecanej. A więc Bóg nie chce, abyśmy oglądali się wstecz. Tak jak naród izraelski oglądał się wstecz do Egiptu i przypominał sobie co? Przypominał sobie czosnek, tak? Cebulę i pory. I mówił, jak tam było w niewoli fajnie, kiedy mogliśmy jeść ten czosnek, cebulę i pory, a tutaj tylko manna i manna, tak narzekał naród izraelski. Wiecie, Bóg nie chce, abyśmy patrzyli w tył i patrzyli na to, jak kiedyś byliśmy w Egipcie i jakie tam rzeczy. Bóg nie chce, abyśmy patrzyli w tył, więc nie będziemy tęsknić. Nie będziemy tęsknić za rzeczami tego świata. Nie będziemy tęsknić za tym, z czego Bóg wyratował nas. Nie będziemy tęsknić za wieloma rzeczami, które mieliśmy w tamtym świecie. Czwarta prawda, którą powiedziałem, mówi nam, że On karmi nas na górach, dolinach i równinach, tak? Powiedzieliśmy sobie, że czasem jesteśmy w górze, czasem jesteśmy na wyżynach, że mamy taki dzień, jak dzisiaj Darek powiedział, że Bóg prowadzi nas i czujemy się jak na wyżynach, głosimy Ewangelię, ktoś się nawraca, prawda? Dzieją się wspaniałe rzeczy, ale czasem jesteśmy w dolinie, czasem jesteśmy w ciemnej dolinie, ale możemy być pewni, że wtedy Bóg również nas prowadzi.
On jest z nami na górze, On karmi nas na górze, ale równie dobrze karmi nas w dolinie, ponieważ On wie, że dolina jest potrzebna dla naszego wzrostu. Jeśli nie będziemy wzrastać, to nie staniemy się dojrzali. A do naszego wzrostu potrzebna jest góra, a więc wyżyny, wspaniałe rzeczy, ale potrzebna jest dolina, kiedy jest ciężko, kiedy uczymy się ufać Panu, kiedy chorujemy, prawda, i nagle widzimy, że choroba nie odchodzi, modlimy się i uczymy się takiego zaufania. Amen? I potrzebna jest też równina, kiedy wydaje się, że się nic nie dzieje. Powiem wam, to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Słowo Boże mówi, że On karmi nas. Że On karmi nas na wyżynach, dolinach i na równinach. I po piąte, On chce wprowadzić nas do miejsca obfitości i odpocznienia. Co to jest to miejsce obfitości i odpocznienia? Miejsce obfitości i odpocznienia to jest miejsce, w którym my odpoczywamy od dzieł swoich, tak jak Bóg od swoich. Jest to miejsce naszej dojrzałości. Jest to miejsce, w którym znamy już swoje przeznaczenie. Wiemy, do czego nas Bóg powołał. Znamy swoje miejsce w Królestwie Bożym. I używamy darów i owoców Ducha Świętego w Jego Królestwie. Pan jest pasterzem moim, powiedzieliśmy sobie. Psalm 23. Wszyscy znają. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. I chciałbym przeczytać dzisiaj kolejny fragment z 34 rozdziału Księgi Ezechiela, który pokazuje nam naszego Pana i Jego serce wobec nas. I w rozdziale tym, w rozdziale 34 od pierwszego wersetu czytamy. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni paść raczej trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie. Tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Jaki dziwny fragment. Jaki dziwny fragment. Pomyślałem sobie, to jest do pasterzy. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz czytałem ten fragment, pomyślałem sobie, jaka wielka odpowiedzialność spoczywa na pasterzach. Bo pasterz to ktoś, kto został powołany, aby troszczyć się o trzodę, tak? I może ja to kazanie powinienem powiedzieć na zjeździe pastorów, tak? Do pasterzy. Ale Bóg pokazał mi, że ja powinienem to słowo powiedzieć tutaj, dzisiaj, w tym miejscu. Pasterz to nie ktoś, kto sam się powinien paść. Troska o trzodę jest zadaniem pasterza. A ci pasterze, o których tutaj czytamy w księdze Ezechiela, którzy paśli Izraela, wcale nie troszczyli się o trzodę. Oni troszczyli się o siebie. Oni troszczyli się o to, aby było im dobrze. Nie owcom. I wtedy, więc Pan mówi do Ezechiela, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. I wtedy zadałem sobie pytanie, czy Bóg to mówi tylko do pasterzy Izraela? Nie tylko. W Nowym Testamencie wiele razy Kościół porównany jest do owczarni i trzody. Pisze o tym Paweł w swoich listach. Pisze o tym Piotr. W pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, czytamy: starszych wśród was napominam, jako również starszy, świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która się ma objawić. Paście trzodę Bożą, tak? Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie.
po Bożemu nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, ale jako wzór dla trzody. Piotr mówi, paście trzodę Bożą. Słowo Boże nie zmienia się. Bóg jest ten sam w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie mówi do pasterzy Izraela, a tutaj mówi, paście trzodę Bożą. W Dziejach Apostolskich Paweł Apostoł mówi dokładnie to samo. Paście trzodę Bożą, wśród której Bóg was ustanowił biskupami i starszymi. Mówi do Efezjan. Tak więc Bóg, zwracając się do pasterzy Izraela, zwraca się również do Kościoła. A więc Bóg mówi w Słowie Bożym do Ezechiela, synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz, pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni paść trzody? Bóg zadaje retoryczne pytanie. Czy pasterze nie powinni paść trzody? Co byśmy odpowiedzieli? Powinni paść trzodę. Bo pasterz to jest ktoś, kto został powołany, aby troszczyć się o trzodę. Trzoda wtedy to obraz całego Izraela. A trzoda dzisiaj to obraz całego Kościoła. Piotr mówi, paście trzodę Bożą. I tak jak wtedy Bóg zwracał się do pasterzy, tak i dzisiaj zwraca się do tych, którzy są pasterzami. Więc mówiąc to kazanie, mówię trochę do siebie. Ale zobaczycie, że nie tylko. Zadaniem każdego pasterza dla owiec jest dostarczanie pokarmu i jedzenia dla trzody oraz bezpieczeństwo, tak? Oraz ochrona całego stada. To jest zadanie pasterza. On ma nakarmić trzodę i ma ją chronić. A Bóg mówi, mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, a owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście. Zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Fragment ten pokazuje nam 6 rodzajów owiec, jakie mogą występować w stadzie. I 6 podstawowych zadań, jakie ma spełniać pasterz. A więc mamy 6 rodzajów owiec. A więc po pierwsze, Bóg mówi, słabej nie wzmacnialiście. Czym charakteryzuje się owca słaba? Owca słaba to owca, która nie nabrała jeszcze sił. To owca, która potrzebuje wzmocnienia. W kościele to ktoś, kto nie ma jeszcze sił, aby walczyć. To ktoś, kto potrzebuje wzmocnienia. Nie zna on jeszcze Bożego Słowa. Nie ma jeszcze na tyle wiary, aby stać i walczyć. To ktoś, kto potrzebuje zdrowego pokarmu. Brakuje mu jeszcze może owoców Ducha Świętego. Potrzeba, aby go zachęcać, bo to jest owca słaba. To ktoś, kto potrzebuje wyrozumiałości i cierpliwości od innych. To owca, która potrzebuje specjalnej i szczególnej ochrony. Taką owcę pasterz umieszczał w środku stada. Z zewnątrz były owce silne, a słabe owce były w środku. Dlatego, że inne owce, które były wokół niej, mogły ją wspierać i mogły ją wzmacniać. To ktoś, nikt nie jest samotną wyspą. Słaba owca potrzebuje być w środku stada. Potrzebuje być w trosce. Gdy w kościele pojawia się nowo nawrócony człowiek, to bardzo często jest właśnie taką owcą, która jeszcze jest słaba, jeszcze nie poznała Słowa Bożego, jeszcze nie zna swojej pozycji w Chrystusie, jeszcze nie wie, czym jest autorytet w Chrystusie Jezusie, jeszcze nie umie walczyć. Paweł Apostoł pisze w 15 rozdziale, 1 wersecie do Rzymian, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, aby nie mieć upodobania w sobie samych.
A więc Paweł mówi, musimy wziąć ułomności słabych. Amen? My, którzy jesteśmy mocni, musimy wziąć ułomności słabych. A więc owca słaba to owca, która ma co? Ułomności. A Paweł mówi, że my te ułomności mamy wziąć na siebie. Czy ja mówię o czymś, co sobie wymyśliłem? Czy rzeczywiście tak jest? Myślę, że tak jest. Bo ja to widziałem. Myślę, że wy też to widzieliście. Co to znaczy wziąć czyjeś ułomności? Czy to jest mowa tylko do pasterzy? W kościele czy do wszystkich? A my, którzy jesteśmy mocni, weźmy na siebie ułomności słabych. Jest wielu ludzi w społecznościach, którzy powiedzą, ale to jest zadanie prowadzących. Tak? Ale Słowo Boże wcale nie mówi, że to jest zadanie prowadzących. To mają zrobić mocne owce. Z jednej strony owca może powiedzieć, jestem już dojrzałym, mocnym chrześcijaninem. Kilkanaście lat chodzę już za Chrystusem. Ale opiekować się owcą słabą mają tylko pasterze. Nie. To my wszyscy mamy opiekować się takimi owcami. Każdy z nas. Każdy z nas. Paweł pisze, my, którzy jesteśmy mocni, weźmy na siebie ułomności słabe. Co to znaczy wziąć ułomności? A więc w kościele to oznacza, że jeśli widzę brata czy siostrę, która nie ma jeszcze cierpliwości, łagodności, nie zna Bożego Słowa, to co będę robił? Będę się z nią spotykał. Będziemy się razem modlić, będziemy czytać Słowo Boże, tak? Będę ją zachęcał, zaoferuję jej wszelką możliwą pomoc. Nie będę jej krytykował i wymagał od niej, aby dzisiaj miała już pełen owoc Ducha Świętego. Aby była pełna cierpliwości, łagodności, dobroci, miłości, tak? Aby miała wszystkie owoce Ducha Świętego, tak? Nie. Bo to jest owca słaba. Ona jeszcze potrzebuje wzrostu. Ona potrzebuje wzmocnienia. Wiele razy słyszałem, jak w zborach tacy chrześcijanie dojrzali i mocni mówili do takiej owcy, ty powinieneś mieć miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość. A taka owca myśli, no nie, to tyle mi jeszcze brakuje. Zamiast jej pomóc, wrzucali na nią ciężar. A ona mówi, mam dość, to jarzmo nie do uniesienia. A oni mówią, to naucz się, módl się, czytaj Biblię. A ona mówi, czytam, ale dalej mi brakuje cierpliwości, łagodności, miłości. A my, którzy jesteśmy mocni, weźmy na siebie ułomności słabych. Ktoś ma problem z grzechem, a nie umie się go pozbyć. I nagle słyszy, musisz być święty i doskonały. Tak jak ja. Słyszę o takiej owcy mocnej, nie? Musisz być święty i doskonały. Wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym. To znaczy modlić się, aby Bóg go uwolnił z grzechu. To znaczy czytać z nim Słowo Boże. To znaczy zachęcać. Pamiętam, jak kiedyś taka jedna słaba owca przyszła do jednego ze zborów, w którym byłem. I gdy inni dzielili się świadectwami, tak jak tutaj dzisiaj dzieliliście się świadectwami, to ta owca, to był człowiek, który pierwszy raz przyszedł do zboru. Nawrócił się, tak? I on był jeszcze słaby, ale tak poruszony Duchem Świętym, poruszony tym, co Bóg robił na tym nabożeństwie, wyszedł do przodu i powiedział, no nie mogę tego powtórzyć, bo to było jedno zdanie i cztery niecenzuralne słowa. Ale w tych słowach niecenzuralnych powiedział, taki Bóg jest dobry. O to mu chodziło. Powiedział, pi, jaki Bóg jest, pi. Cztery niecenzuralne słowa w jednym zdaniu. Jaka afera. Silne owce przyszły do pastora i mówią, pastorze, jak można przeklinać na nabożeństwie? Jak można dopuścić do mikrofonu kogoś, kto przeklina? Ale on nie umiał jeszcze mówić inaczej. Ale oddał Bogu chwałę tak, jak umiał.
Oddał Bogu chwałę tak, jak umiał. A silne owce mu były oburzone. Jak można wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym? A więc to pierwszy rodzaj owcy, którą spotykamy w Kościele. Po drugie, Bóg mówi do pasterzy Izraela: chorej nie leczyliście. Czym charakteryzuje się owca chora? Owca chora to owca, która potrzebuje lekarstwa i leczenia. To owca, której podstawowe funkcje są zaburzone. Jej ciało choruje, jej dusza choruje. W Kościele to może być ktoś, kto choruje fizycznie, ale też jego dusza choruje. Nie tylko ciało może chorować, ale również mogą chorować co? Emocje. To ktoś, kto nie doświadczył wiele miłości w swoim życiu i jego dusza zachorowała. Jego osobowość choruje. Jego tożsamość jest zaburzona. Psychologia powie zaburzenia osobowości, a Biblia powie, że choruje jego dusza. To ktoś, kto żył w poczuciu odrzucenia. To ktoś, kto nie doświadczył w swoim życiu miłości. To ktoś, kogo nie nauczono kochać. Znacie takich ludzi? Ja znam. Bóg mówi, owca chora wymaga leczenia. Chorej nie leczyliście, mówi. Potrzebuje doświadczyć Bożej miłości. Ale równie mocno potrzebuje doświadczyć miłości kogo? Braci i sióstr. Ona potrzebuje miłości braci i sióstr. Ona potrzebuje przyjaźni drugiego człowieka. Potrzebuje nauczyć się ufać innym ludziom. Potrzebuje, by jego dusza została uzdrowiona. Ta owca potrzebuje uzdrowienia duszy. Potrzebuje pielęgnacji. Potrzebuje odnowy fundamentów, tak? To jest owca chora. Ona potrzebuje odbudowy fundamentów. Autor listu do Hebrajczyków pisze, dlatego opadłe ręce, 12 rozdział, i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało, tak? Naszym zadaniem jest prostować ścieżki. To jest nasze zadanie w Kościele. Aby to, co chore, nie zboczyło, ale uzdrowione zostało. W jaki sposób mamy prostować ścieżki? Ścieżki to jest coś, co zostało udeptane i którędy chodzą nasze nogi. Diabeł wykrzywił ścieżki czyjegoś życia i spowodował w życiu chorobę. Naszym zadaniem jest tą ścieżkę wyprostować. Aby to, co chore, nie zboczyło, ale uzdrowione zostało. Naszym zadaniem jest poprowadzić taką osobę w uzdrowieniu duszy, ducha i ciała. Jest poprowadzić go w odnowie fundamentów, jest modlić się z taką osobą. Owca chora to owca, która potrzebuje pielęgnacji i leczenia. Owca, która jest chora, która dusza jej choruje, potrzebuje akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, poczucia przynależności i poczucia własnej wartości. Od owcy chorej nie wymagamy tego samego, co od owcy zdrowej, tak? W Kościele. Od owcy chorej nie wymagamy tego samego. Niech najpierw wyzdrowieje, a potem będziemy wymagać, żeby była chrześcijaninem, superchrześcijaninem, tak? Owca chora może się zachowywać inaczej, bo jest chora. A my jako Kościół kochamy takie owce i leczymy. I pomagamy im wyzdrowieć. Patrzymy w Kościele na takie owce z wyrozumiałością i modlimy się, żeby zostały uzdrowione. Amen? Trzecim rodzajem owcy jest owca skaleczona. Po czym poznajemy skaleczoną owcę? Pasterz owcę skaleczoną poznaje po tym, że owca co robi? Ona na przykład kuleje, tak? Kulejącą owcę pasterz nie zauważy, jak wszystkie owce stoją. Tak? Bo one wszystkie stoją. Ale w momencie, kiedy zaczynają iść, to nagle widzi, że jedna się chwieje, tak? Idzie, ale coś się chwieje. Owca skaleczona to owca, która utyka. Idzie prosto, ale gdy swoje ciało opiera na chorej nodze,
utyka, to się chwieje. A więc to owca, która doświadczyła urazu, gdy natknęła się na ostry kamień, szczelinę skalną, ciernie albo spadła ze skały, tak? Jakich ludzi obrazem w kościele jest skaleczona owca? To ktoś, kto upada i kto się chwieje. Ale ktoś taki, on dotychczas szedł dobrze. Owca skaleczona dotychczas szła dobrze. A więc przyszedł pewien moment, że zaczęła utykać i chwiać się. Jest to owca, która doświadczyła czegoś w życiu, jakiegoś trudnego doświadczenia, zranienia, ciężkiego doświadczenia i nagle zaczęła co? Utykać. Szła dobrze. Było w porządku. Ale na przykład doświadczyła choroby. Swojej choroby albo choroby dzieci. I nagle jej wiara zaczęła się chwiać. Taka owca zaczyna utykać. To ktoś, kto w ciemnej dolinie przeżył zranienie. Rodzina się od niego odwróciła. Stracił bliskich, pracę. Doświadczył prześladowania. To jest owca, która przeżyła doświadczenie. Która przeżyła doświadczenie i nagle po tym doświadczeniu zaczyna się chwiać. Jego wiara zaczyna się chwiać. Jak pomóc zranionej owcy? Zraniona owca potrzebuje tego, by ją opatrzyć, opatrzyć jej rany, a czasem nawet tego, aby wziąć ją na ramiona i nieść, tak? Aby pasterz mógł zabrać taką owcę na ramiona i nieść. Gdy ktoś w kościele, moi drodzy, doświadcza takiego zranienia, kiedy doświadcza ciężkiej sytuacji, musimy się liczyć z tym, że to go zrani. I to będzie owca zraniona. Takie osoby często nie potrzebują pouczania i rad, bo one dobrze szły. One nie szły źle. One szły dobrze. Ale przyszło ciężkie doświadczenie i zaczęły tracić wiarę, tak? Takie osoby potrzebują, żeby czasem z nimi być tylko. On wie, że Bóg go kocha, ale właśnie stracił kogoś bliskiego. Ale właśnie stracił kogoś bliskiego. I właśnie przechodzi doświadczenie, chorobę, inne nieszczęście. I on potrzebuje pomocy. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakikolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Pisze apostoł Paweł, tak? Pewnej siostrze w zborze zmarł mąż. I przyszli bracia do niej, i przyszły siostry i mówią: nie przejmuj się. Co to jest w ogóle za pociecha? Nie przejmuj się? Co to jest za wsparcie? Ktoś stracił swojego bliskiego. Ktoś stracił kogoś, z kim był przez wiele lat. I nagle słyszy: nie przejmuj się? Wiecie, tak ważne jest, abyśmy umieli zatroszczyć się o zranione owce. Jak mamy je opatrzyć? Ta odpowiedzialność spoczywa na Kościele. My wszyscy się tego musimy uczyć. To nie jest tak, że my od razu będziemy umieć wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji, tak? Potrzebujemy się uczyć od siebie nawzajem. Innym razem pamiętam, w pewnym zborze, pewnej rodzinie zmarło dziecko, a niektórzy powiedzieli, ze zboru oczywiście, powiedzieli: on musiał zgrzeszyć. Bóg go tak ciężko doświadczył. On musiał zgrzeszyć. Co to jest za wsparcie? To jest wsparcie dla skaleczonej owcy? To jest wsparcie takie, jak udzielili przyjaciele Hiobowi, tak? Kiedy przechodził doświadczenie, tak? To oni przyszli do niego i przyszli, żeby go pocieszać, a za chwilę mu zaczęli udowadniać, że to jest jego wina. To jest takie wsparcie. Więc owca skaleczona potrzebuje, aby ją opatrzyć i jej pomóc. Nie potrzebuje osądu, oceny, ani pouczenia.
czasem nawet nie potrzebuje pouczenia. Ona potrzebuje, by jej rany się zagoiły i wtedy będzie mogła iść dalej, bo ona szła i wcale się nie chwiała. Skaleczonej nie opatrywaliście, mówi Bóg do pasterzy. Po czwarte, Bóg mówi, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem. Czwarty rodzaj owcy to owca zbłąkana. Co to jest za owca? Owca zbłąkana. Słowo błąkać, słuchajcie, sprawdziłem w słowniku języka polskiego, oznacza wchodzić z miejsca na miejsce, nie mając określonego celu lub nie mając się gdzie podziać. Nie mogąc znaleźć właściwej drogi, wyjścia, brnąć w jakieś miejsce, włóczyć się, wałęsać, mylić drogę i szwendać się. Owca zbłąkana to owca, która zaczęła się błąkać i szukać innego pastwiska. Wałęsać się po nieznanych miejscach i błądzić, szukając czegoś bez celu. To owca, której przestało odpowiadać pastwisko, na którym pasie ją pasterz. To jest owca zbłąkana. Ona przez pewien czas pasła się na tym pastwisku, ale nagle myśli, nie, ja sobie pójdę gdzie indziej, bo widziałam tam takie fajne pastwisko, nie? Pasterz ją tam nie prowadzi, owce tam nie idą, inne, ale ona tam idzie. To jest owca, która się błąka. Mówi, ja poszukam czegoś innego. Czy są dzisiaj ludzie, którzy się błąkają w kościele? Co? Oczywiście, że są. Tacy ludzie w pewnym momencie zaczynają szukać innego pastwiska. Nagle nie odpowiada im miejsce, w którym się znajdują. Przestaje smakować im ta trawa. I zaczynają szukać innej trawy, innego pastwiska. Niektórzy nawet niekoniecznie szukają w innych miejscach. Niektórzy zaczynają szukać w internecie. Ja nie mówię, że internet, że tam jest samo zło, nie? Ale znam ludzi, których nie ma nigdzie w kościele. Oni nigdzie do kościoła nie chodzą, ale mówią, ja mam kościół internetowy, tak? I oni w internecie mają społeczność. I tam szukają różnego rodzaju nauczania. Wyszukują nauczania i mówią, zobaczcie, tamta trawa jest smaczniejsza. Zobaczcie, jakie tam odkryłem dobre rzeczy. Zapominają o tym, że to nie oni są pasterzami. Ciągną innych za sobą jeszcze i mówią, słuchajcie, zobaczcie, tam jest lepiej. Zaczynają błąkać się i błądzić. Najgorzej, kiedy zaczynają potem krytykować miejsce, w którym się znajdują. Bo posłuchali innego nauczania, bo dowiedzieli się, że gdzieś jest inaczej i zaczynają krytykować i mówić, nie, tu jest źle. Było dobrze, ale jest źle, teraz mi to nie odpowiada, tak? Bo tamta trawa jest smaczniejsza. To jest owca zbłąkana. A diabeł to wykorzystuje. Nie mają pasterza, więc wpadają w jedno zwiedzenie. Potem wpadają w drugie zwiedzenie. Potem wpadają w trzecie zwiedzenie, bo nie ma tam pasterza. A oni mówią, ja nie muszę mieć pasterza, Pan Jezus jest moim pasterzem. A Słowo Boże mówi, że Kościół powinien mieć pasterzy. A oni się błąkają dalej. Nie dość, że się błąkają, to jeszcze innych pociągają za sobą. Zapominają o tym, że miejsce, gdzie byli, to miejsce, do którego Bóg ich przyprowadził, gdzie doświadczali wspaniałych rzeczy, gdzie Bóg ich umieścił, aby tam wzrastali. Zapominają o tym. I zapierają się, braci i siostry, i miejsca, w którym wzrastali, bo zaczynają się błąkać. Co zrobić, gdy na naszej drodze spotykamy owce zbłąkane? Owce zbłąkane to owce, które Pan chce sprowadzić z powrotem. Owce zbłąkane to owce, które potrzebują wrócić do miejsca, skąd wyszły. Jeśli ktoś spotyka owcę zbłąkaną, to jedyną rzecz, jaką może zrobić, to modlić się, żeby owca powróciła do miejsca, skąd wyszła. Ale też może ją do tego zachęcać. Apostoł Paweł w swoim liście pisze, byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Owca zbłąkana potrzebuje się nawrócić.
Piotr pisze, byliście zbłąkani jak owce, potrzebujecie nawrócenia. Jezus chce takie owce przyprowadzić z powrotem do kościoła, skąd wyszły. Czasem w kościołach ludzie są nęceni przez takie pastwisko. A więc jeszcze nie wyszli, ale już się zastanawiają i mówią, a może tam będzie lepiej. Tak? Jest tak? Dobrze mówię? Czy może wymyśliłem to sobie? Nie, tak jest. Ja widziałem wiele takich owiec zbłąkanych. Widziałem wiele takich owiec. Rolą pasterza jest zatrzymać takie owce i pokazać im niebezpieczeństwo. A rolą innych w kościele, braci i sióstr, jest otoczyć ich modlitwą i serdecznością. Pokazać im, że to szatan chce ich wyciągnąć z tego miejsca, w którym wzrastają i chce ich poprowadzić tam, gdzie nie ma pasterza. Jezus Chrystus, który kiedyś powiedział, i byli jak owce nie mające pasterza. Zobaczył lud i mówi, byli jak owce nie mające pasterza. A ja słyszałem, że dzisiaj są kościoły, gdzie nie ma pasterzy. I ktoś mi powiedział, ale u nas nie ma pastora, nie ma pasterzy, każdy jest pasterzem. To jest herezja. Nie ma czegoś takiego w Nowym Testamencie, jak każdy jest pasterzem. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Piotr pisał, wśród których was Bóg ustanowił pasterzami. Amen. Piąta owca to owca zagubiona. Bóg mówi do zagubionej nie szukaliście. Owca zagubiona to owca, która się zagubiła i poszła w świat. To jest innego rodzaju owca. To jest owca, która była owcą, ale w pewnym momencie świat pociągnął ją za sobą. I ta owca postanowiła wrócić do świata. Ale owca zagubiona to również owca, która jeszcze nie trafiła do owczarni. To również jest owca zagubiona. Czytaliśmy tydzień temu fragment, który mówił i wyprowadzę swoje owce z innych ludów, tak? A więc te owce, które są w innych ludach i w innych ziemiach, Bóg mówi, ja wyprowadzę. A więc owca zagubiona to owca, która jeszcze nie trafiła do kościoła. Była w kościele i wróciła do świata, albo jeszcze nie trafiła do kościoła. A więc to owca, która potrzebuje wyprowadzenia spośród ludów. Gdzie w kościele są takie owce? Takie owce, moi drodzy, nie są w kościele. Takie owce są na zewnątrz. To one są poza kościołem. To ludzie, którzy się zagubili, bo grzech okazał się bardziej ponętny niż łaska Boża. To ludzie, którzy zostawili kościół i są w świecie, ale to również ludzie, którzy jeszcze nie trafili do kościoła. To ludzie nienawróceni. Są dzisiaj pomiędzy ludźmi, a Pan mówi, wyprowadzę ich z pomiędzy ludów. Tacy ludzie potrzebują usłyszeć Ewangelię. A Ewangelię głoszą nie tylko pasterze. Ewangelię głosi każdy, kto narodził się na nowo, tak? Ewangelię głosi każdy, każda owca głosi Ewangelię. Rolą pasterzy i rolą Kościoła jest taki ludzi znaleźć i przyprowadzić do owczarni. Te owce są wokół nas. Każdy z nas może się stać wtedy dla takiej owcy pasterzem. Kiedy głosi jej Ewangelię, a ona się nawraca, to kim się stajesz? Stajesz się pasterzem dla takiej owcy. Ty ją wyprowadzasz z tego świata. Dzięki łasce Pana i dzięki Jego mocy i dzięki Jego Duchowi Świętemu. Amen? Ale jest jeszcze szósta owca. Szósta owca to owca silna. Jak wygląda owca silna? Owca silna to owca, która jest dobrze wykarmiona. Owca silna to owca, która jadła dużo właściwego pokarmu. To jest dobrze wykarmiona owca. Ona jadła dobry pokarm w swoim życiu. Owca silna to owca mająca silne nogi, tak? I silne barki. Ta owca poradzi sobie nawet wtedy, kiedy przez jakiś czas nie będzie pokarmu. Ona da sobie radę, kiedy
trafi na miejsce, gdzie nie ma pokarmu. To jest owca silna. Bo ona wzrastała, bo ona dobrze się karmiła, bo ona jest zdrową owcą. Ona nie jest chora. Czy w kościele są silne owce? Są? Tak, w kościele są silne owce. I oby było ich jak najwięcej. Takie owce to bracia i siostry, którzy znają Słowo Boże. Takie owce wiedzą, kim są w Jezusie Chrystusie. Znają swój autorytet w Jezusie i wiedzą, jak go wykorzystywać. To ci, którzy słyszeli dobre nauczanie w kościele i zapamiętali je, to nauczanie trafiło do ich serca. To ci, którzy są zdolni innych nauczać, jak pisze apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 2 werset. To dzieci Boże, które mogą wziąć na siebie ułomności słabych. To bracia i siostry, którzy potrafią wspierać innych i wzmacniać. Każdy z nas może być taką silną owcą. Dlatego na temat tych owiec mam najwięcej do powiedzenia i będę mówił o nich za tydzień. Będę mówił na temat błogosławieństw i zagrożeń, jakie mogą spotkać silne owce. Chciałbym zadać każdemu z nas, mnie również, pytanie, jaką owcą jesteś w stadzie? Może jeszcze jesteś owcą słabą i potrzebujesz nabrać sił. Potrzebujesz wzmocnienia. Nie znasz jeszcze dobrze Bożego Słowa. Nie ma jeszcze w tobie tyle wiary, aby stać i walczyć, tyle wiary i determinacji. Potrzebujesz zdrowego pokarmu, Bożego Słowa. Potrzebujesz jeszcze owocu Ducha Świętego. Potrzebujesz miłości, radości, cierpliwości, tak? Potrzebujesz owocu Ducha Świętego. Potrzebujesz zachęty, wyrozumiałości i cierpliwości od innych. Potrzebujesz szczególnej Bożej ochrony. Jeśli taką owcą jesteś, to chciałbym się dzisiaj modlić z tobą, aby Pan cię wzmocnił. Abyś stał się silną owcą, abyś zdrowo wzrastał w Nim i abyś nabierał sił duchowych na Jego chwałę. Ale może jesteś owcą, która choruje. Potrzebujesz leczenia, potrzebujesz doświadczyć Bożej miłości. Ale równie dobrze potrzebujesz doświadczyć miłości innego człowieka. Potrzebujesz przyjaźni, akceptacji. Nie umiesz jeszcze ufać innym ludziom, bo to, co w życiu cię spotkało, to nie nauczyło cię zaufania. Nie nauczyło cię wiary w siebie, nie nauczyło cię wiary w innych ludzi. Wręcz przeciwnie, ty straciłeś tą wiarę. Dlatego jesteś chory. Dlatego twoje emocje są chore, dlatego twoja dusza potrzebuje leczenia. Może jesteś właśnie taką owcą, która potrzebuje odbudowy fundamentów. Może jesteś taką owcą. Jeśli taką owcą jesteś, to chciałbym się modlić z tobą, aby Pan cię leczył i uzdrawiał. Aby było zdrowe twoje ciało, twoja dusza i twój duch. Aby Pan uzdrowił twoje emocje i serce. On chce to zrobić. Ale może jesteś owcą zranioną. Szedłeś dobrze, szedłeś mocno, stałeś na własnych nogach, ale doświadczyłeś czegoś złego w swoim życiu. Może to była choroba, może to była strata kogoś bliskiego. Może twoja rodzina się nagle od ciebie odwróciła. Może byłeś w ciemnej dolinie. Przeżyłeś zranienie, straciłeś bliskich, finanse, pracę, doświadczyłeś prześladowania. Chcę razem z tobą dzisiaj prosić Pana, abyś zobaczył, że kiedy byłeś w tej ciemnej dolinie, to Pan był z tobą. Że kiedy byłeś w tej ciemnej dolinie, to Pan był z tobą i On cię wzmacniał. Nie byłeś tam sam, bo Słowo Boże mówi, że kiedy będę szedł przez wody, to ty będziesz ze mną, a one mnie nie zaleją. A kiedy będę szedł przez ogień, to mnie ten ogień nie spłonę w tym ogniu. Chcę, żebyś zobaczył,
Chcę się modlić z Tobą, żebyś zobaczył, że kiedy byłeś w ciemnej dolinie, kiedy doświadczałeś tych wszystkich rzeczy, to Bóg był z Tobą. A może jesteś jak zbłąkana owca, która zaczęła się błąkać i szukać innego pastwiska. Zacząłeś może myśleć o innym pastwisku, zacząłeś się wałęsać, myślisz, muszę czegoś innego znaleźć, coś innego muszę mieć. No to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, ja chcę gdzie indziej. Może taką owcą jesteś, może szatan cię kusi i mówi, chodź gdzie indziej, tam będzie lepiej. Chcę się modlić razem z Tobą, aby Pan przypomniał Ci, że On Cię tu postawił. Że On Cię tu postawił, abyś tu wzrastał, abyś budował ten Kościół, abyś budował się w wierze. Niech Cię nie kuszą obce pastwiska i łąki. Pan prowadzi Cię, abyś wzrastał w miejscu, w którym Cię postawił. I On Ci potwierdził, że masz tu być. Bóg nie chce, żebyś był zbłąkaną owcą. A może jak ta piąta owca potrzebujesz znaleźć się w owczarni. Pan szukał Ciebie. Pan całe życie Cię szukał. Pan całe życie chciał Cię przyprowadzić tutaj, abyś był w owczarni, abyś otrzymywał właściwy pokarm, abyś był właściwie karmiony, abyś doświadczał Bożej obecności. On chce być Twoim pasterzem, On Cię znalazł. Chce się modlić o Ciebie, abyś już nigdy się nie zgubił. Chce się modlić o Ciebie wtedy, abyś się już nigdy nie zgubił. Aby Pan utwierdził Ci i pokazał Ci, jak dobrze być w Jego owczarni. A może jesteś silną owcą i znasz Słowo Boże. Wiesz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Wiesz, jaki jest Twój autorytet. Wiesz, jak z Niego korzystać. Potrafisz brać na siebie ułomności słabszych. Słuchałeś dobrego nauczania i możesz innych prowadzić i nauczać. To też chcę się modlić dzisiaj z Tobą, abyś to robił. Aby Pan prowadził Cię w mocy i sile. Na Jego chwałę. Niech wszystkie Twoje talenty będą wykorzystane. Niech wszystkie Twoje obdarowania będą wykorzystane. Niech Pan wykorzysta każdy dar, jaki włożył w Twoje serce. Każde pragnienie, które Ci włożył w serce, niech Pan zrealizuje. Niech On działa w mocy i w sile poprzez dzieła czynione w ponadnaturalnej mocy Bożej. Niech Pan czyni to przez Ciebie, jeśli jesteś taką owcą, silną owcą. On chce działać przez Twoje ręce, przez Twoje słowa, przez Twoje nogi. On chce Cię posłać w miejsca, gdzie jeszcze ludzie nie słyszeli Ewangelii. On chce Cię używać. On chce, abyś nakładał ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. On chce, abyś gromił demony i ludzie będą uwalniani. On chce, abyś się modlił o rzeczy niemożliwe i rzeczy niemożliwe przyjdą. Amen? Jaką owcą dzisiaj jesteś? Mój bracie, moja siostro, jaką owcą ja dzisiaj jestem? Chciałbym się modlić. Powstańmy. Pan wie, jaką owcą jesteś. Pan wie, Pan zna Twoje serce. On wie, co jest w Twoim sercu. Dlatego tak, Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie, Panie, abyś dotykał się naszych serc. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty powołałeś nas do Królestwa Niebieskiego. I dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, które pokazuje nam ten Kościół, Panie, i cały Kościół. I cały Kościół na świecie nam pokazujesz, Panie. Panie, pokazujesz nam owce słabe. Panie, ja modlę się, abyś każdą owcę słabą, każdą owcę, która jest słaba, abyś wzmacniał. Aby mogła się stać silną owcą, aby mogła zdrowo wzrastać.
aby nabierała sił duchowych, Panie. Jeśli są tutaj na tym miejscu owce słabe, Panie, ja modlę się teraz, aby Twoja łaska, Panie, wypełniła ich serce, aby stali się owcami silnymi, Panie, którzy będą mogli wziąć na siebie ułomności słabych. Panie, proszę Cię, prowadź te owce do wzrostu, do tego, aby nabrały sił duchowych. Panie, ja proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, jeśli są tu owce chore, Panie, które potrzebują leczenia, które potrzebują, aby ich emocje zostały uzdrowione. Panie, to ja modlę się, abyś uzdrowił te emocje. Panie, Ty słyszysz, Panie, kiedy te owce płaczą, Panie, kiedy są utrudzone, kiedy ból je dotyka, Panie, Ty to słyszysz. Dlatego, Panie, ja modlę się, abyś uzdrowił każdą chorą owcę na tym miejscu, Panie. Każdą owcę, która potrzebuje leczenia, abyś uzdrowił, bo Ty jesteś lekarzem naszych dusz, bo Ty uzdrawiasz, bo Ty poniosłeś na krzyż wszystkie nasze choroby i słabości. Panie, a jeśli są tu owce zranione, tak, Panie, modlimy się teraz, abyś, Panie, opatrzył te owce. Abyś opatrzył te owce. Panie, jeśli jest tutaj w tym kościele ktoś, kto jeszcze jest zraniony, kto przeżył ciężkie doświadczenie i to doświadczenie spowodowało, że on dzisiaj kuleje, Panie, i to doświadczenie spowodowało, że jeszcze się chwieje jego wiara, Panie, proszę Cię, abyś opatrzył tą owcę, Panie, aby ból już przestał jej dokuczać, Panie, aby wszystkie rany się zagoiły, Panie. Prosimy Cię, Boże, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, Ty opatrz wszystkie zranione owce. Panie, jeśli są tu jakieś owce zbłąkane, Panie, które się błąkały, albo które diabeł chce wyciągnąć, Panie, na inne pastwiska, Panie, to ja modlę się, abyś Ty, Panie, troszczył się o takie owce, abyś je zatrzymał. Abyś dotykał się ich serc, Panie. Abyś pokazał im, Panie, że miejsce, w którym są, Panie, to jest właściwe miejsce. To jest miejsce, w którym Ty ich postawiłeś, Panie. To jest miejsce, w którym będą wzrastać zdrowo, gdzie będą miały zdrowy pokarm. Panie, ja modlę się o te owce, Panie. Aby żadne obce pastwisko nie kusiło, Panie. Nie kusiło żadnej owcy tutaj, Panie. Aby żadna owca łąka nie kusiła, Panie. Aby miejsca, Panie, które wydają się piękne, Panie, aby straciły, Panie, na znaczeniu, bo Ty pokażesz prawdę, Panie. Prosimy Cię, Boże, abyś chronił takie owce w tym kościele, Panie. Panie, jeśli jest tu jakaś owca, która się gdzieś zagubiła, Panie, to ja modlę się, Panie. Ja modlę się, Panie Boże, o taką owcę. Chcę modlić się, Panie, aby już nigdy więcej się nie zagubiła. Jeśli zostałeś znaleziony przez Pana, byłeś zgubiony i zostałeś znaleziony, to Pan chce, abyś już nigdy się nie zgubił. Panie, ja modlę się, aby nikt z nas, Panie, z tego kościoła nigdy się nie zagubił. Abyśmy zawsze wiedzieli, gdzie jest droga, Panie. Gdzie jest droga do Ciebie, Panie, do Twojego słowa, Panie, do Twojego kościoła. Panie, chroń nas. Panie, chcę teraz modlić się również o wszystkie silne owce. Panie, dziękuję Ci za każdą silną owcę, Panie, w tym kościele. Dziękuję Ci, Panie, za Słowo Boże, które włożyłeś w ich serca, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że włożyłeś w ich serca autorytet, Panie. Że pokazałeś im, Panie, jak z niego korzystać. I są to owce, Panie, które już modlą się o innych, Panie. I są to owce, które nakładają ręce, inni są uzdrowieni. I są to owce, które głoszą Ewangelię i ktoś doświadcza zbawienia. Panie, ja dziękuję Ci za te owce. Panie, i chcę modlić się, abyś prowadził te owce w swojej mocy i sile. Abyś prowadził, Panie, na chwałę Twoją w imieniu Jezusa Chrystusa. Abyśmy, Panie, dokonywali dzieł Twoich w mocy Twojej. Aby dzieła, Panie, Twoje zostały dokonane. Abyśmy wypełnili plan, jaki masz dla naszego życia. Tak, Boże, modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.